Igner Home Polonia Stal Świdnica zagra w finale Dolnośląskiego Pucharu Polski. Podopieczni Grzegorza Borowego w regulaminowym czasie gry zremisowali z Karkonoszami Jelenia Góra 1-1. W meczu jako pierwsi wyszli na prowadzenie goście za sprawą trafienia Kamila Kurjanowicza. Gospodarze odpowiedzieli w 38 minucie. Kapitalnym uderzeniem nożycami popisał się Oskar Czepacz. Mecz godny półfinału, to na pewno. Piłkarska jakość, piłkarskie widowisko z dużą ilością kibiców, sektor gości zapełniony, sektor gospodarzy również. I to było widać na boisku, zaangażowanie i piłkarskie atuty jednej i drugiej drużyny. Można powiedzieć, że Karkonosze tutaj więcej sytuacji stworzyły, ale w szczególności gdzieś w tej końcówce meczu przez te 15-20 minut. Ja też to zrobiłem, że tak powiem, z głową, bo gdzieś mając z tyłu głowy myśl o tych karnych, specjalnie nie robiłem więcej zmian, bo miałem sporo młodzieży gdzieś tam z tyłu, Karkonosze poszły w drugą stronę. Nie chcę mówić, że to przesądziło, ale było widać, że mają więcej świeżości w tych końcowych minutach. No i pokusili się o kilka sytuacji, nic nie wpadło i mecz się rozstrzygnął w karnych. Trenowaliśmy te karne i przed finałem tutaj pod okręgu i wczoraj po treningu. No i można powiedzieć, że unieśliśmy tą presję i gratuluję swojemu zespołu, w szczególności postawy na boisku i później zimnej krwi przy tych karnych. Wygrywamy, gramy dalej w finale. Weszliśmy, myślę, że bardzo dobrze w to spotkanie. Mieliśmy jakiś plan, realizowaliśmy cele na boisku. Zdobyliśmy dość szybko bramkę na 1-0, która nas być może troszkę uśpiła i mieliśmy potem 10-15 minut trochę słabszej gry, ale tak naprawdę po tych 10 czy 15 minutach mój zespół dobrze reagował i wyglądaliśmy, wydaje mi się, że bardzo dobrze. W tym dniu zabrakło gdzieś tam finalizacji, bo wydaje mi się, że tych sytuacji bramkowych mimo wszystko mieliśmy ciutkę więcej. W końcówce spotkania zdecydowanie lepiej spisywały się Karkonosze, jednak nie były w stanie zdobyć zwycięskiej bramki. Do wyłonienia finalisty potrzebne były więc rzuty karne. W nich skuteczniejsi okazali się Świdniczanie, dzięki czemu to oni zagrają w wielkim finale Dolnośląskiego Pucharu Polski. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby zamknąć ten mecz jak najszybciej. No niestety się nie udało. Gratuluję Świdnicy, też na pewno zespół fajny. Przede wszystkim udało nam się, wydaje, stworzyć jak na ten poziom rozgrywkowy fajne widowisko dla kibiców. Na pewno nam brakło troszkę sił, też nie ma co się oszukiwać, bo graliśmy wcześniej jeszcze te środowe spotkania i mieliśmy w 15 dni 5 spotkań, teraz znowu środowe spotkanie i to musi wyjść. No, nie ma co, to jest poziom cały czas półprofesjonalny czy amatorski i to musi wyjść i to było widać, ale tak jak mówię, no specjalnie miałem jeszcze świeżych zawodników, którzy może by tu wnieśli więcej energii, ale byli mniej doświadczeni i nie chciałem tych zmian robić, za to ich przepraszam. Będą potrzebni teraz w ligowych potyczkach, no ale to było widać w tych 20-15 minutach ostatnich, że nam troszkę tych sił brakowało, jechaliśmy na tak zwanym doświadczeniu. Igner Home Polonia Stal Świdnica w finale Dolnośląskiego Pucharu Polski zagra z rezerwami Miedzi Legnica. Mecz zostanie rozegrany 17 maja w Chojnowie.